W porządku, jak się macie? Dzisiaj powiem wam o tym, aby nie wypytywać się o nic jasnowidzów, ok? Pokazuję i objaśniam. Powiem o jasnowidzu Jackowskim, ponieważ jest on bardzo znany, tak, w Polsce, także posłuży mi jako przykład takiego człowieka, który może ciebie zanieczyścić, jeżeli będziesz go pytał o pewne rzeczy, ok? Nieczysty. Co to oznacza? Zanim przejdziemy do tego, to chcę dać przekazanie, jakie dał Pan Bóg, tak? 3 Mojżeszowa 19:31. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I teraz, nieczysty to oznacza także brudny, zabrudzony, zanieczyszczony, poplamiony, nieprzyzwoity, nieskromny, bezwstydny, rozwiązły, niemoralny, sprośny, diabelski, szatański, piekielny, zniekształcony, nieprecyzyjny, fałszywy, skażony, nieharmonijny, podejrzany, nieuczciwy, nielegalny, nieetyczny, śliski. Ok? Czyli te tłumaczenia, na to zwróćmy uwagę, tak? Że osoba, która jest nieczysta, jest pod wpływem szatana, można powiedzieć, tak? Jest taka osoba szatańska. Więc w momencie, kiedy ktoś pyta jasnowidza Jackowskiego, powiedzmy, o coś, tak? O, tak jak mówię, to jest tylko przykład, bo on jest wróżbitą, tak? Jak nie wierzycie, to zobaczcie. Tutaj. Najsłynniejszy polski wróżbita przewiduje rychły koniec rządów. Tutaj nawet polityka mnie nie obchodzi, tak? I nawet nie obchodzi mnie to, co on przepowiada. Czy to są fakty, czy nie są fakty? Dlaczego? Bo takich ludzi mamy nie wypytywać. On nie przemawia w imieniu Boga nawet, nie? Także o to chodzi, że jak ktoś czerpie moc z innego źródła niż z Ducha Świętego, to takimi ludźmi jak on miota jak szatan, tak? I nie tylko nim miota jak szatan, zobaczcie. Prowadzi też kursy jasnowidzenia. Czyli on sprawia, że innymi ludźmi miota jak szatan, tak? Nie tylko nim. Innych ludzi prowadzi na manowce. Przez to, że robi jakieś kursy jasnowidzenia. Pewnie za które bierze pieniążki, pokazuje i objaśniam, tak? Czyli jeszcze mu za to płacą. Samo wypytywanie go powoduje, że człowiek jest nieczysty i szatański. Tutaj na tym kanale bardzo dużo ten gościu od wideo prezentację go promuje, więc na to trzeba uważać, tak? Bo zobaczcie, o, tutaj jest. Nie? Więc trzeba na to uważać, żeby po prostu nawet tego nie słuchać. Wiele osób pyta go o coś. Kontaktuje się z nim i stają się nieczyści w tym momencie. Tylko jak wypytujesz, zobaczcie jak to jest napisane. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. I tutaj Bóg podkreśla, ja Pan jestem Bogiem waszym, tak? Ale nie wypytujcie ich. Samo pytanie o coś, samo kontaktowanie się z takim człowiekiem ma na ciebie zły wpływ. Jak to działa? Pokazuję i objaśniam. W sferze duchowej, kiedy pytasz o coś takiego człowieka, to dajesz diabłu przystęp i w tym momencie możesz mieć demoniczne problemy. Realne demoniczne problemy. Kiedy pytasz o coś takiego człowieka. Ok? Tylko w momencie, kiedy złamiesz to, co wypowiedział, powiedzmy taki Jackowski nad tobą, jeżeli to złamiesz w imieniu Jezusa, możesz być od tego wolny, tak? Tylko wtedy. Ale w momencie, kiedy uwierzysz w to, co on to i powiedział,
to będziesz miał problemy duchowe, tak? Jeżeli masz takie problemy, przyjdź do Pana Boga, tak? Uwierz w Pana Jezusa i właśnie w imieniu Jezusa złam to przekleństwo i nie wierz więcej w to, co wypowiedział Jackowski. Bo w ten sposób dajesz diabłu przystęp, tak? To się może wypełnić, jeżeli w to uwierzysz, w to, co on mówi. Wtedy to się istotnie może wydarzyć, nie? No bo dajesz diabłu przystęp, no to wiesz, to się może wypełnić. Izajasza, aha, i ktoś może tu powiedzieć, hej, ale on może powiedzmy rzeczy jakieś przewidzieć, które mi pomogą w czymś. Słuchaj, co z tego? Jeżeli potem całe życie, aż do momentu, kiedy nie przyjdziesz do Pana Jezusa i się nie uwolnisz od tego, będzie to miotało jak szatan. To co z tego, powiedz mi, że on tobie by w czymś pomógł, bo coś tam przewidzi. Grzeszysz w tym momencie, jak go o coś pytasz, tak? Także nie pytaj. Izajasza 8:19. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływacze duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych, tak? Taki Jackowski jest umarły, ok? On jest umarły. Martwy jest w swoich grzechach, ok? Jeszcze jeden tekst. Druga Księga Królewska, 2. Ochozjasz zaś wypadł przez kratę w swojej górnej komnacie w Samarii i chorował. Wysłał więc posłańców, mówiąc do nich: idźcie, wywiadujcie się u Belzebuba, Boga Okronu, czy wyzdrowieje z tej mojej choroby. Lecz anioł pański powiedział do Eliasza z Tiszbe: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców. Zobaczcie, on miał poważny problem, tak? Wypadł przez kratę w swej górnej komnacie w Samarii i chorował. Poważny miał problem. Tak? Czy wyzdrowieje? Pytał jakiegoś bożka, nie? Belzebuba. Lecz anioł pański powiedział do Eliasza z Tiszbe: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz im, czy nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie wywiadywać się u Belzebuba, Boga Ekronu. Dlatego tak mówi Pan. Zobaczcie, z tego powodu, że on chciał zapytać tego Boga Ekronu, tak, Belzebuba, to Bóg mu powiedział takie coś. Złoża, do którego wszedłeś, już nie wyjdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. I odszedł Eliasz. Tak? Widzicie, jakie to ma konsekwencje? Jakie to ma konsekwencje? Przez to, że chciał się zapytać bożka innego, to na końcu umarł, tak? I tyle. Ponieważ nie pytał Boga, co powinno być. I teraz tak, jeszcze jedna kwestia ważna. Są ludzie, którzy nie mają mocy i tak sobie poplają tylko, nie? Jeżeli chodzi o Jackowskiego, ja myślę, że on ma pewną moc, pewne duchowe moce, diabelskie moce, nie? Ale są pewni ludzie, którzy nie mają mocy. I na podstawie tego, co ma miejsce, na podstawie tego, co się dzieje, po prostu wyciągają wnioski. To tak jak ja wam powiem w tej chwili, że 2022 rok, czyli kolejny rok, że będzie miotało tym rokiem jak szatan. I oczywiście, że tak będzie. I powiem więcej. Ten rok kolejny będzie jeszcze gorszy od tego, co jest w tej chwili. Na 100%. Skąd o tym wiem? Wyciągam wnioski, tak? To jest jasne. To nie jest żadne, wiecie, jakieś tam proroctwo albo coś takiego. Takie są fakty po prostu. Widzę, co ma miejsce i wiadomo, że będzie jeszcze gorszy kolejny rok, nie? Także tak będzie. Więc niektórzy właśnie na podstawie tego, co widzą, co słyszą,
co tam wyczytają gdzieś i tak dalej, wyciągają wnioski. I o takich ludziach też się mówi, że oni są tam jakimiś prorokami i tak dalej, nie? Czy tam jasnowidzami. Nie, wiele osób wyciąga wnioski. Po prostu, nie? Lecz jeżeli chodzi o Jackowskiego, to on po prostu ma pewne duchowe moce. I one nie są od Boga, tak? Prowadzi jeszcze raz działalność gospodarczą zarejestrowaną jako usługi paranormalne. Prowadzi też kursy jasnowidzenia. Czyli innych uczy, jak to robić. Ok? Czyli przekazuje im pewne duchowe moce. No dobrze. Myślę, że to by było na tyle, tak? Tu w ogóle to mi się nie podoba. Biblia mówi po owocach ich poznacie, tak? Nie mogłem wejść na ten link. Chciałem to zobaczyć. Ksiądz powiedział takie słowa, nie? Ale jakoś nie mogę wejść w ten link, także. Bo wiecie, jeżeli on coś takiego powiedział, no to widzimy owoc. Jakie owoce są u takich ludzi? Nie? No dobrze. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.